Kochani, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was na wycieczkę na rzekę Manavgat. Słuchajcie, to jest po prostu poezja. Zamawiacie sobie stateczek, większy, mniejszy. Ja akurat jestem z biuru podróży taka, słuchajcie. Jest rejsik rzeką, później jest wpłynięcie na morze. Później lunchek, słuchajcie, jest plaża, sporty wodne. Zabawa, słuchajcie, jest taniec brzucha turecki. Jest piano party, także bardzo fajna wycieczka, taka relaksująca. Także jak najbardziej Wam polecam. I to znowu będzie krótki vlog, który powie Wam, że warto podróżować, słuchajcie, i jak najbardziej, słuchajcie, zamawiajcie wycieczki do Turcji. Polecam Wam tą Turcję, bo naprawdę jest fajna, bezpieczna. Zobaczcie, mamy październik, a ja mam teraz na plaży gdzieś koło 16 jest, mam 25 stopni. Czasami zajdzie słoneczko, czasami chmureczka. I słuchajcie, zobaczcie, jakie tu są piękne krajobrazy. Rzeka w to przekaz taką lagunę fajną. Także ten Manavgat jest cudowny. Po drodze widać niektóre hotele. Może możliwe, że nawet niektórzy wśród tych hoteli jesteście, mieszkacie. Także ja akuratnie płynę takim stateczkiem. Słuchajcie, to Wam zaraz pokażę. Takim pirackim. Będziecie mieć z niego dużo przebitek. Jak to wygląda wszystko pięknie. Jaka jest zabawa, ludzie są rozluźnieni. Słuchajcie, są alkohole oczywiście, takie delikatne typu wino, gin, słuchajcie. Piweczko, FS oczywiście. I teraz słuchajcie, poprowadzę Was kawałeczek tutaj, zobaczcie, na plaży. Tu jest taka główna, jedna z główniejszych przerw, to właśnie jest plażowanko. Żeby nie było, że jesteśmy nad Morzem Śródziemnym, słuchajcie, nie ma plażowania. Zobaczcie sobie te ujęcia, proszę, ski, sporty. Wszystko bardzo fajnie wygląda. Wiaterek tutaj, słuchajcie, i polecam wycieczkę rejsikiem na Manavgat rzekę. Słuchajcie, no ja to w ogóle mam korbę na punkcie tych rejsików, wysepek, ale naprawdę to jest fajne połączenie zawsze, czy w Grecji, czy w Turcji, właśnie poczucia tego klimatu i tego słońca. Też oczywiście fajnie Turcy, fajnie ludzie są, jeśli chodzi o te sprawy. Kulturka w serwisie, o. A teraz pan akurat, słuchajcie, tu koleżanki zabrał na sporty wodne. Także też fajna frajda. To tutaj zawsze jest troszkę tańsze, zobaczcie, o proszę. Czyli rejs rzeką Manavgat to naprawdę wiele atrakcji, bardzo fajnych, różnorodnych. Proszę bardzo. I następna. Brawo. How much this motor? 20 euro. 20 euro. No, dziś jest niedrogo. Good place. Jeszcze kiedy? I słuchajcie, jeszcze parę przebitek na plażę. O. Jak tam, fajnie było? Mega. Mega. Warte swoje kwoty. Brawo. Tak wygląda. Super. Tak wygląda plaża przy Manavgat. Stateczek, słuchajcie, patrz jaki fajny karbazdu. Stateczek tutaj. Ładne widoki. Piaseczek przebija się. Tak jakby, słuchajcie, statek utonął. Statek jakby utonął w piachu. Niezapomniany krajobraz. Proszę. Teraz zrobimy selfieczka. A teraz zobaczcie, to będzie fajne ujęcie. Jak idziemy sobie piaskiem. Słuchajcie, mamy wrażenie, że jakiś statek utonął. A to się okazuje, że statek, słuchajcie, jest, kochani, przy porcie takim malutkim, przy rzece Manavgat. A zobaczcie, a za mną jest już morze, więc niesamowite połączenie, słuchajcie, laguny, rzeki z laguną Manavgat, rzeka Manavgat. Bardzo ładny, słuchajcie, widok. I co, kochani, na zakończenie zabawa, słuchajcie, taniec brzucha turecki.
dziękuję Wam za te parę minut. Zapraszam Was do mojego vloga Mixtravel. Lajkujcie, polubcie, polećcie znajomym. Jeśli możecie, rezerwujcie wakacje, to będę bardzo wdzięczny Wam. I co? Wszystkiego dobrego, szereferę i do zobaczenia w następnym vlogu. Wasz fan i Olo Aleksander. Pozdrawiam.